Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Kolejne obalanie mitów. Ostatnie było już jakiś czas temu. Właściwie to obalanie mitów to jest czasami nic innego, jak po prostu odpowiadanie na pewne pytania, zagadki i tak dalej. Trochę się już tych pytań, zagadek, mitów uzbierało na moim blogu. I pierwszy mit dotyczy ładowania wyścigu. Polish Driver napisał: kiedy odliczanie w lobby dobiegnie końca i zacznie się ekran ładowania, wtedy naciśniemy kombinację do wyłączania HUD-a i możemy zobaczyć, z jakiego miejsca będziemy startować. Nie tylko zobaczymy, z jakiego miejsca będziemy startować, ale także... moi drodzy... Ale także zobaczymy, jak kierowcy się po prostu ładują, tak, do wyścigu. Okej, i mamy ekran ładowania wyścigu i zobaczcie sobie. Widzimy, jak się kierowcy ładują. I zespawnowałem się na kimś, nie wiem czemu. Więc tak to w sumie wygląda. I no cóż, nie był to mit do obalenia, był to po prostu... była to po prostu odpowiedź na pytanie, na coś, żebym coś sprawdził, czy coś w tym rodzaju. W ogóle zbugowało się coś tutaj, nie wiem. Czy to prawda, że w każdym aucie jest tablica rejestracji z tyłu, a nie ma z przodu? Okej, zobaczmy. Wchodzę do mojego garażu. I tak, na przykład w MP4 nie mamy tablicy z przodu. Ale może są jakieś takie niszowe samochody? Tu nie ma też. Tu nie ma. Eclipse. Nie ma. 240 SX. Nie ma. Skyline nie ma. Jaki samochód może mieć właściwie taką tablicę? Tu powinien być. Tu powinna być ta tablica, w tym miejscu gdzieś. Carrera na pewno nie będzie miała. Ten też nie. Cobalt. Cobalt powinien mieć, ale tu mam bodykit. Może sprawdźmy seryjne samochody. O, tutaj powinien mieć Lotus Elise tablicę, tak? Więc coś w tym jest. Jeśli znacie jakiś samochód, który ma tablicę rejestracyjną z przodu, dajcie mi znać w komentarzach, ale ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj żadnego. Audi? No nie ma, rzeczywiście. A zdawało mi się zawsze, że gdzieś ta tablica jest tutaj z przodu. Kolejny mit od Pepe. Czy to prawda, że Nitro ma szybsze odnowienie podczas szybkiej jazdy niż podczas stania w miejscu? Powiem wam, że raczej nie ma to znaczenia. W obydwu sytuacjach Nitro odnawia się tak samo, ale sprawdźmy to, tak żeby potwierdzić tą teorię. Znaczy no, żeby sprawdzić to po prostu. Więc jadę teraz sobie, powiedzmy, szybko. I Nitro jakieś tam użyjemy sobie. Teraz tak, Nitro ma odpowiednie modyfikacje, tak? Możemy użyć skilla, który będzie sprawiał, że Nitro będzie ładować się szybciej. Natomiast czy stoimy w miejscu, czy jedziemy szybko, właściwie Nitro ładuje się w ten sam sposób, tak samo, z taką samą szybkością, więc to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jak widzicie, Nitro cały czas tak samo się ładuje. Szkoda w sumie, bo jakby się jechało szybciej, można było jechać jeszcze szybciej i używać Nitra i jechać jeszcze szybciej, gdyby się ładowało szybciej podczas szybkiej jazdy, tak? Kolejny mit od Wiktora Jabłońskiego. Lucek, czy da się rozbić, unieruchomić jakiekolwiek auto ruchu ulicznego? Bardzo fajny mit, z tego względu, że nieraz chciałem się wyżyć na tych pieprzonych trafikach, gdy zajeżdżałem mi drogę. Teraz ruchu ulicznego w jeździe dowolnej jest jak na lekarstwo, zobaczcie. Bardzo mało, nikogo nie mogę tutaj spotkać nawet. Cholera jasna. Chwileczkę. No nie ma żadnego samochodu ruchu ulicznego, jak na złość pewnie nic się nie pojawi. Dlatego może warto by było pojechać sobie jakiś wyścig nawet na trybie single player. Tak, i tak zrobimy. Pojedziemy sobie wyścig na singlu, żeby dorwać jakiegoś trafika. Powiedzmy tu. Myk. I zobaczmy. Ale powiem wam szczerze, to chyba nie będzie możliwe z tego względu, że no te samochody ruchu ulicznego po prostu się nie niszczą. Okej, mamy tu pierwszą ofiarę. Spróbujmy. Dobra, doznał jakichś tam uszkodzeń, ale leci dalej. No i co? Jedzie dalej. Nie rusza się, ale coś tam skręca kołami. (Grystanie)
Okej. Jeszcze się rusza. Nie. Zniknął. The hell? Dobra, to spróbuję tego vana zaatakować, bo ten mi zaraz ucieknie. A nie, w sumie jedzie w tą samą stronę. Nitro mi się zaraz załaduje. Uwaga! Kurde. No i co? Ewentualno, jest taka ewentualność, że mógłbym go wywrócić na dach, to wtedy mógłbym go w sumie unieruchomić. Gdybym miał molocha, może by było lepiej, co? Pieprzony trafol. No i co, ten się nawet nie psuje, zobaczcie, tylko taksówki się chyba psują. Ten nawet nie ma żadnych wizualnych uszkodzeń. O, uwaga! No dalej, przewróć się, cholera jasna. Chodź tu. Dobra, uwaga, muszę go jakoś na bok wywalić, na dach chciałbym, ale... O! I uwaga! Można go unieruchomić, tylko wywracając na dach, ale on dalej żyje, tak? Dalej gdzieś tam próbuje wsteczny wbić, rusza trochę kołami, więc nie da się ich moim zdaniem rozwalić. W sensie takim, że zniszczyć jak radiowóz policyjny, tak? Kolejny mit od Piotrka. Lucek, mam taki mit. Jeśli użyjemy nitra lub molocha i wejdziemy do garażu i wyjdziemy, to będą one nadal dostępne, czy będą się ładować? Ciekawe. Właściwie nigdy na to nie zwracałem uwagi, no bo jaki jest... Ej, what the hell, czemu nie go wy... Aha, bo jestem w wyścigu, cholera. W zasadzie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy jeśli użyjemy jakiegoś tam wspomagacza, w sensie power-upa, to czy później to będzie nam się z powrotem ładować, no bo jaki sens jest właściwie używać w ten sposób power-upów, jeśli zaraz musimy wejść do garażu z powrotem, tak? Jazda dowolna, mam molocha i nitro, dobra, wszystko gra. Okej, no i próbujemy. Uwaga, i tak, musimy teraz użyć nitra i podczas gdy one będą, te power-upy jeszcze działały, więc najpierw nitro i o, to musimy wejść do garażu, uwaga. I czy będą się ładować, tak? Sprawdźmy. Nie ładują się. Ciekawe, właśnie nigdy na to nie zwracałem uwagi, no ale widocznie... Pyk. Widocznie się odnawiają same, tak? Po wyjściu z garażu. Ciekawe. Kolejny mit od MR Games. Czy da się... Czy gdy masz auto w wersji policyjnej, to czy gliny cię dalej gonią? Krótko mówiąc. Sprawdźmy, ja mam Mustanga Bossa 302, jeśli chodzi o wersję policyjną. Oczywiście nie mam oryginalnego malowania już na nim. To dawno temu kupiłem ten samochód. O, właśnie. Ładuj się. To dzisiaj Word laguje, nie wiem co się dzieje. Zobaczcie, to jest wersja policyjna, mam tu światełka, tylko nie mam już malowania. I teraz tak. Kiedyś w ogóle w jeździe dowolnej jeździły radiowozy i gdy się je stuknęło, goniła cię policja. Teraz natomiast jest tak, że musimy wziąć sobie zawody odpowiednie, wybrać i mamy tutaj opcję jednego gracza, więc będziemy musieli się ścigać w pościgu. I sprawdźmy, czy jeśli włączę nawet moje lampki, to czy będą mnie gonić. No chyba jednak mnie gonią, więc nie ma tutaj jakiegoś sensu ten mit. No, po prostu obaliliśmy pewną sprawę, tak? Zresztą zgubić gliniarzy jest bardzo łatwo. Ale czy mnie gonią? No gonią mnie, nadal mnie gonią, więc... Więc mnie gonią po prostu. Nie ma tutaj jakiejś, nie wiem, no po prostu mnie gonią. Kolejny mit od Fajerek. Czy to prawda, że żadne auto na Stadium Meeting Place nie przekroczy 125 km na godzinę? Dobrze. Czy ja jestem na tym stadionie teraz, czy chodzi o ten drugi? 125 km na godzinę, ale teraz pytanie, czy z power-upami, czy bez power-upów? Chwileczkę, tu mamy stadium. Tak, to będzie chyba to miejsce. No właśnie, Riverfront, no to nie to.
raczej chodzi o te pierwsze, czyli tutaj, gdzie jestem dokładnie teraz, nie przekroczy 125 km na godzinę. I teraz pytanie, czy, bo to nie jest trochę sprecyzowane, czy używamy power-upów, czy samochód ma wcześniej się już jakoś rozpędzić, no to chyba logiczne, że nie, że po prostu musimy wystartować. Aha, a może najlepiej będzie w ogóle, jeśli wejdę do tego eventu całego i spróbuję wziąć, nie wiem, osiągnąć taką prędkość jakimś najlepszym samochodem. 125 km na godzinę, klasa S, bez nitra, spróbujemy, co mam tu takiego przyczepnego, LMS Ultra. Wiem, że Agera najlepiej przyspiesza, ale ona ma strasznie słabą przyczepność. Spróbuję R8. I zobaczymy. Wejdę do tego Meeting Place. Jeden gracz. Sprawdźmy. Okej, okay, jestem tu w środku. Ale tu nie mam licznika, goddammit. Ktoś mnie tu troluje, czy jak? Dobra. No to nic. Spróbujemy od bramki do bramki najpierw. I moim zadaniem jest, tak, żeby nie rozwalić, moim zadaniem jest tutaj osiągnąć 125 km na godzinę. Okej. Spróbuję, bo to jest chyba najdłuższa prosta, nie? Więc... Dobra, i uwaga. No i... Właśnie, trzeba by było sprawdzić, czy tutaj na tej kresce osiągnąłem 120 km na godzinę. Spróbuję jeszcze w drugą stronę. Oczywiście cały czas na trawie będę tutaj, więc... ustawię się dobrze, żeby jak najmniej skręcać. Uwaga. O, wydaje mi się, że było. Nawet chyba 130 km na godzinę osiągnąłem, więc jest możliwe osiągnąć tutaj minimalnie, no po prostu jest możliwe osiągnąć tutaj 125 km na godzinę. No nic, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o obalanie mitów na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.